Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jak się mówi słowo event po angielsku. Wiem, że to słowo jest z angielskiego. I dla mnie ja się dziwię, że Polacy w ogóle używają to słowo. Czemu nie używacie słowo wydarzenie? Ale okej, dobra, używacie event. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jak mówicie to słowo po angielsku, to to całkiem inaczej brzmi, jest inny akcent. Się mówi event. Nie event, tylko event. To jest takie event. Event. I to jak Polacy mówią, to przeważnie tak dzielą. Mówią tak event. I to bardzo dziwnie brzmi. Bo vent to jest taka kratka wentylacyjna. To zawsze jak słyszę, jak Polacy mówią event, to ja sobie wyobrażam, że oni tak, o, mamy tutaj różne te vents. I tutaj mamy A vent, a tutaj B vent, tutaj C vent, a tutaj mamy E vent. I to dziwnie brzmi. Nie mówcie tak. To jest event. 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 Nie event, tylko event. Na przykład można powiedzieć: Are you going to the event? Albo: They had a really fun event last night. Albo: Will you come to the event next week? To pamiętajcie, to słowo się wymawia event. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszą szybką lekcję z angielskiego. Subskrybujcie, dajcie kciuka do góry, napiszcie w komentarzach, co myślicie. Jak chcecie lekcję z angielskiego, napiszcie mi maila. Jak chcecie moje ćwiczenie z angielskiego, z wymowy, też napiszcie mi maila. Oprócz tego, jak chcecie mi pomóc, na dole zobaczycie linka do mojego PayPal. I myślę, to wszystko na razie. Jak chcecie, obejrzyjcie moje starsze filmiki, bo też jest dużo fajnych filmików. I do następnego razu. Cześć!